Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik o najlepszych pudrach sypkich. Dobrze wiecie, że jestem wielką fanką takiej formy pudrów. One po prostu na skórze lepiej leżą i są troszkę prostsze według mnie w użytkowaniu. W dzisiejszym filmiku, jak zawsze w filmach tego typu, przejdziemy sobie przez wszystkie półki cenowe, czyli tą najniższą, średnią i najwyższą i dodatkowo troszkę się bardziej zagłębimy w temat bardziej strategicznego używania pudrów o konkretnym wykończeniu. Dlatego tutaj macie konkretny rozkład jazdy dzisiejszego filmu. Najpierw zaczniemy od omówienia sobie wszystkich wykończeń i co dokładnie rozumiem przez dane wykończenie, żeby wszystko było jasne, a później zaprezentuję Wam najlepsze według mnie pudry sypkie matowe, satynowe i rozświetlające. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj będziemy mówić wyłącznie o pudrach do twarzy. O pudrach pod oczy zrobię jeszcze kiedyś osobny filmik, ale dzisiaj zajmiemy się tymi pudrami, które służą nam do omiecenia całej skóry twarzy. Jeśli jesteście na tym kanale już jakiś czas, na pewno będziecie kojarzyć, że ja Was zawsze zachęcam do mieszania wykończeń pudrów sypkich, zależnie od obszaru, na jaki ten puder będziemy nakładać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że pudry o różnym wykończeniu inaczej będą wyglądały na danej fakturze czy porowatości twarzy. I na ten przykład pudry matowe, czyli takie, które nie odbijają światła w ogóle, będą sprawiały efekt wygładzenia. Czyli jeżeli taki matowy puder nałożymy na strefę T, to będzie to wyglądało świetnie, ponieważ tutaj na strefę T przeważnie, niezależnie od tego, jaki typ cery macie, są rozszerzone pory, mamy troszeczkę więcej zmarszczek mimicznych, bo to jest po prostu ten obszar twarzy, który bardzo często się rusza i pracuje razem z naszą mimiką. Oczywiście używanie trzech różnych pudrów sypkich do twarzy nie jest obowiązkiem i nie jest konieczne do wykonania idealnego i spójnego trwałego makijażu, ale użycie różnych pudrów na różne obszary, zależnie od ich potrzeb, sprawia, że ten makijaż wygląda na niesamowicie profesjonalny, dopracowany i taki, który wręcz, wiecie, wyciąga wręcz na półkę wyżej Wasze zdolności makijażowe i ogólnie ten makijaż w odbiorze jest jeszcze bardziej spójny. Także myślę, że warto. No i właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, pudry matowe to są takie pudry, które kompletnie nie odbijają światła. Pudry z następnej kategorii, o której dzisiaj będę mówić, czyli satynowo-jedwabiste, to są pudry, których, szczerze mówiąc, myślałam, że będę miała najwięcej w tym filmie, a właśnie tak nie jest. To są pudry, które ja chyba lubię najbardziej. One mają delikatny blask w sobie. Taki puder fajnie się będzie sprawdzał na obszarach, które się nie przetłuszczają. Czyli takiego satynowego pudru nie będziemy nakładali na strefę T, czyli na miejsca, które mają nierówną fakturę. Czy to będą rozszerzone pory, pozostałości po niedoskonałościach, trądzik, czy jakieś głębsze blizny, to wszystko będzie podkreślone. Ogólnie warto zapamiętać, że w makijażu wszystko, co się błyszczy, czy słabo, czy mocno, będzie zwracało uwagę na nierówności lub na zmianę w kształcie. I to może być coś dobrego lub może być coś niekoniecznie pożądanego. Dobry przykład na to, że blask zwraca uwagę na nierówności, to jest rozświetlacz, który dajemy na policzki czy na dekolt. Wtedy wszystkie elementy takie jak obojczyki, czy właśnie wystające kości policzkowe, czy łukopidyna, czy nawet takie, wiecie, fajne, ja zawsze lubię, ja akurat sama nie mam, ale lubię, jak ktoś ma taką budowę oka, że ma taką jamkę tutaj wewnętrznym kąciku. A tego to tak pięknie wygląda jako rozświetlone, bo wtedy ten kształt jest wydobyty, jest jeszcze bardziej zauważalny. Natomiast złe rozświetlenie to takie, kiedy na przykład rozświetlacz nałożymy na skórę trądzikową albo na duże, rozszerzone pory, to wtedy to będzie wszystko jeszcze bardziej podkreślone. Dlatego taki puder satynowy źle będzie wyglądał na strefie T, ale za to będzie bardzo ładnie wyglądał na policzkach czy ogólnie tutaj na okolicy wokół ust, ponieważ będzie delikatniej na tej skórze wyglądał, będzie lekko odbijał światło i będzie sprawiał wrażenie takiej świeżej, zdrowej skóry, a nie super matowej takiej tekturowej. A trzecia kategoria pudrów sypkich, o których dzisiaj będę opowiadać, to są pudry rozświetlające. I to już są tak jakby spotęgowane pudry satynowe, często wzbogacone o rozświetlające drobinki, właśnie po to, żeby ten efekt rozświetlenia, blasku na skórze był mocniejszy, ten zdrowy glow był jeszcze bardziej zauważalny, ale to dalej nie jest nic porównywalnego do rozświetlacza. Także z rozświetlaczami ich w ogóle nie mylimy. Dalej to jest w kategorii pudrów rozświetlających, ale takie pudry rozświetlające na strefie T, czyli na przykład właśnie na miejscach, które się najszybciej pocą, na rozszerzonych porach czy na głębokich bliznach będą wyglądały koszmarnie. Więc one już są na przykład albo do cery idealnej na całą twarz,
albo właśnie na policzki, taki najbezpieczniejszy obszar, czy okolice wokół ust, czy nawet tak mniej więcej wokół oczu. No to jak już wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym mieszaniem pudrów i co się gdzie nadaje, przechodzimy w końcu do tego rankingu pudrów. Zaczniemy od pudrów matowych, czyli od tych, które właśnie światła nie odbijają, ale chciałabym jeszcze zaznaczyć, że to są pudry, które Wam dadzą ładny mat. Przez brzydki mat ja mam na myśli taki puder, który sprawia, że cera się robi kredowa i taka nieładnie zmatowiona. Ja mówię, że to jest cera martwa. Takich pudrów tutaj nie znajdziecie. To są owszem pudry matowe, które ładnie będą wyglądały właśnie na rozszerzonych porach czy na niedoskonałościach, ale nie będą robiły tej cery takiej, jakiej byśmy nie chciały, żeby była. No to zaczynamy. Zaczynamy oczywiście jak zawsze w każdej kategorii. Zaczniemy od najtańszych i będziemy szli coraz bardziej w stronę tych wyższych półek cenowych. I pierwszym produktem, który chciałabym Wam polecić, to jest puder Banana z Eveline. Właściwie nie tyle banana, co Matte My Day. I ja zarówno lubię ten puder bananowy, jak i puder brzoskwiniowy. Brzoskwiniowy ma bardziej, no właśnie, brzoskwiniowy kolor, który, jak już mówiłam nieraz, neutralizuje zbyt żółte podkłady. A ten żółty może Wam pomóc, jeżeli macie właśnie zbyt różowy podkład, ale już go z różnych względów nie chcecie wymieniać, tylko chcecie go wykończyć, no to właśnie taki żółty puder Wam może pomóc troszkę te kolory, wiecie, ujednolicić. Świetny puder, bardzo ładnie wyglądający na skórze, właśnie taki matowy, ale ładny mat, który równie dobrze u mnie się sprawdza też na całej twarzy. Tak naprawdę jak go nakładam na środek twarzy, to często już omiatam również nim boki i przez cały dzień to wszystko się ładnie utrzymuje. Najlepsze w nim jest to, że właściwie są dwie rzeczy najlepsze. Że pięknie pachnie, zależy od tego jaką macie wersję, czy tą właśnie peach, czyli brzoskwiniową, czy bananową, to będzie to zapach bananowy albo brzoskwiniowy. Ale dodatkowo bardzo przyjazna jest jego cena. On kosztuje, zależnie od miejsca, w którym go kupicie, od 15 do 20 zł. Kolejny matowy puder, który warto znać i który też Wam zapewni matowe wykończenie, ale ładne matowe. Chociaż właściwie umówmy się, żebym się nie powtarzała przy każdym pudrze. Wszystkie te dzisiaj przedstawione zostawiam Wam ładny mat na skórze. To jest to puder z Moja, czyli jest to marka dostępna w Contigo. Cena 22 zł. Świetny puder ryżowy, który właśnie się idealnie sprawdza zarówno na strefie T, jak i przy takiej bardziej przytłuszczającej się cerze na całej ogólnie twarzy. Dla mnie na całą twarz on jest troszeczkę już za matowy, za bardzo wysuszający, ale to jest dobra cecha dla tych z Was, które mają jakieś większe problemy z przytłuszczającą się cerą. Także Moja kolejna perełka, którą naprawdę warto znać. Około 25-30 zł będziemy musieli zapłacić za następną propozycję i jest to puder z Golden Rose Long Stay Long Wear Finishing Powder. I to jest puder, który jest niesamowicie delikatnie, bardzo drobno zmielony. Właściwie nie delikatnie zmielony, tylko jest porządnie zmielony, ale jest delikatny na skórze. To jest puder matowy, który dodatkowo ma niesamowite właściwości wygładzające. On cudownie wygładza cerę i sprawia, że właśnie wszystkie pory czy takie drobniejsze zmarszczki po prostu znikają z cery. Jego właściwością jest, powiedziałabym, też taka jedna fajna kwestia, dla mnie fajna, bo ja mam cerę suchą, że jeżeli będziemy go dość mocno wprasowywać w skórę i tak porządnie przyciągać pędzlem po skórze, to zaczyna z niego się wydobywać taki satynowy blask. Jeżeli go tylko wklepiemy, to on jest jak najbardziej matowy. Taki właśnie wygładzająco, minimalizujący pory matowy. Ale przy właśnie dłuższej pracy, przy większym wpracowywaniu go w skórę takimi okrężnymi ruchami, zaczyna z niego się wydobywać delikatny satynowy blask. Także mamy dwa w jednym. Jak chcemy super mat, to mamy. Jak chcemy satynowy blask, to też do usług. Dwa następne pudry są do siebie bardzo podobne i zastanawiałam się, czy w ogóle nie mówić tylko o jednym z nich, ale ponieważ dostępność jest różna, to myślę, że dobrze będzie znać oba. I one oba też można uznać za zamienniki do droższego pudru, który jest na rynku. Jest to Huda Beauty, po prostu puder Huda Beauty, puder sypki. I mowa tutaj o Vibo Mour oraz o Bourjois, tym tradycyjnym, normalnym pudrze sypkim. No tutaj półka cenowa jest tylko, no nieznacznie, ale jednak inna. Puder Vibo kosztuje około 30 zł, Bourjois, zależnie od miejsca zakupu, 35-50 zł. I to są właśnie pudry drobno zmielone, bardzo lekkie, bardzo lotne. Fajnie się nadają do utrwalenia całej cery. Ja bym przy tych pudrach powiedziała, że one jakoś super matu na długi czas nie trzymają.
ale właśnie przy cerze suchej, przy której chcemy tylko trzymać powiedzmy to czoło, które może gdzieś tam się czasami wyświeci w ryzach, ale bardziej nam zależy na tym, żeby utrwalić cały makijaż, to te pudry sprawdzą się wyśmienicie. One właśnie dają taki nie blask, ale nie martwy mat. Naprawdę eleganckie pudry. Przyjemnie się ich używa, bo są tak właśnie super drobno zmielone. Cudowną mgiełkę na twarzy nakładają. Także czy Vibomood, czy Bourjois, myślę, że będziecie zadowolone. Jeżeli właśnie takie stricte utrwalenie, bez jakiegoś specjalnego, mocnego matu Wam chodzi. Następna w kolejności Nabla i Close Up Powder. To jest puder, za który zapłacimy już około 70 zł. I on u mnie przy moim typie cery bardzo długo ten mat trzyma. Ja osobiście nie użyłabym go na innym obszarze niż tylko strefa T, bo kiedy używałam go, kiedy go testowałam na samym początku, to właśnie policzki potrafią mi wysuszyć i czułam takie niekomfortowe ściągnięcie, więc po tym wiem, że on rzeczywiście ma mocne właściwości pochłaniające sebum, wysuszające, co przy cerze suchej nie do końca jest fajne, ale przy cerze tłustej już jak najbardziej tak. Także jeżeli szukacie czegoś, co mocniej Wam zaabsorbuje sebum z cery i na dłuższy czas utrzyma mat, to Nabla Close Up. A kolejna opcja, która jest na tej samej półce cenowej, czyli też kosztuje około 70 zł, to jest taka ciekawostka. To jest puder sypki z Gosha, puder wodoodporny. Oprócz tego, że robi nam super matowe wykończenie, a to dodatkowo uwodoodparnia, trudne słowo, cały makijaż. Możecie zobaczyć, jak robiłam test tego pudru i ogólnie wielu kosmetyków wodoodpornych. Tutaj Wam zostawię odnośnik, bo w wakacje właśnie coś takiego w basenie testowałam. I ten puder również sprawdził się wtedy przy tej próbie wody, próbie basenu. Także jeżeli Wam zależy na czymś, co będzie mega długotrwałe, może przy makijażu panny młodej lub do jakiejś konkretnej sesji, w której bardzo zaangażowana jest woda, no to właśnie taka szybka informacja, jest matowy i dodatkowo wodoodporny. Następna propozycja z kategorii pudrów matujących to jest taka opcja matująco-wygładzająca i jak mówię wygładzająca, to chodzi mi o wygładzenie przez wielkie W. To jest Estée Lauder Perfecting Loose Powder w kolorze Translucent. Wiem, że wszechobecne i na wielu stronach to sprawdzałam, dostępne są te pudry w odcieniach Light, Medium i Light Medium chyba, albo Dark. Natomiast ta wersja transparentna jest najbardziej uniwersalna, bo ona rzeczywiście żadnego koloru nie zostawia. Miałam opcję light i zauważyłam, że on ma tendencję do delikatnego przyciemniania podkładu, kiedy go aplikujemy na skórę. Ale poczekajcie, ja tylko powiem Wam kilka słów na temat tego pudru. On jest świetny, ponieważ on wygładza jak żaden inny. Jeżeli zależy Wam na pozbyciu się zmarszczek, czy porów, czy jakichkolwiek załamań na skórze, to jest Wasz idealny kandydat. On po prostu sobie z tym poradzi jak żaden inny. No żaden puder, jaki mam w swoich zbiorach, nie zachowuje się i nie wygładza skóry do tego stopnia jak ten puder z Estée Lauder. Ale, oczywiście musi być ale. Po pierwsze, robi tak niesamowity flashback, czyli rozjaśnienie tej skóry w taki biały, nienaturalny sposób, nie tylko na zdjęciach, ale również na żywo. Jak nałożycie go bardzo dużo, to ten flashback jest nawet zauważalny w sztucznym świetle, na przykład w przymierzalni, jak ja miałam kiedyś przygodę. Dodatkowo, jeżeli nałożycie go w dużej ilości, na przykład na czole, czy właśnie w okolicy tutaj ust, to możecie się spotkać z tym, że następne kosmetyki, które będziecie chcieli nałożyć na skórę, już nie przyjmą się. One będą jakby odbite przez ten puder. Czyli możecie nakładać, nie wiem, nałożymy tutaj ten puder z Estée Lauder i już rusz się do skóry nie przyklei. Dlatego ja rekomenduję kupienie tego pudru i mieszanie go z innymi. Czyli dosłownie do innego pojemniczka lub na żywo, zawsze jak będziecie używać pudrów, mieszanie go z innymi pudrami, do których chcielibyście dodać właśnie wygładzenie i zmatowienie. Ostatni i zarazem najdroższy puder z tej pierwszej kategorii to już jest klasyka gatunku. To jest puder kultowy, jest to oczywiście Laura Mercier Translucent Loose Powder. Ja mam akurat taką miniaturkę, duża wersja właśnie kosztuje około 230 zł, ale warto na niego polować, ponieważ on często na stronie Douglasa jest w promocjach, jest jako promocja miesiąca i na przykład 180 zł kosztuje, więc warto na niego się czaić i sprawdzać jego cenę co jakiś czas. To jest puder, który nie bez powodu jest często
często określany mianem najlepszego pudru sypkiego, ponieważ jest bardzo uniwersalny. On może wyglądać niesamowicie lekko na skórze, a może wyglądać matowo i idealnie wyrównywać strukturę skóry właśnie pod tym względem, że nie odbija światła. Z drugiej strony ładnie wygląda na zdjęciach i nałożony w odpowiedni sposób tej skóry też nie obciąża. Także rzeczywiście jest to bardzo dobry puder, który warto mieć, jeżeli jesteście wizerzystami, to warto mieć go w swoim kufrze, bo na pewno zdarzy się taka sytuacja, że będziecie musieli po niego sięgnąć. No i przechodzimy już do pudrów satynowych, które w dotyku są niesamowicie gładkie i takie właśnie jedwabiste, a które na skórze zapewniają nam delikatną satynę. One odbijają światło w bardzo elegancki sposób. Pierwszym pudrem, który chciałabym Wam przedstawić i który jest od razu najtańszą opcją, jest to puder z Palsy, puder HD. On kosztuje około 18 zł, a wygląda na skórze jak puder z co najmniej jeszcze jednym zerem, czyli za 180 zł. Bardzo elegancki, jedwabisty, wygładzający, pięknie wyglądający. On jest taki wręcz, ja bym go trochę porównała nawet do pudru z Hourglass, o którym też później będę mówić, ponieważ jego wygląd na skórze jest bardzo porównywalny. Także jak szukaliście czegoś, co wygląda na skórze drogo, ale takie wcale drogie nie jest, to puder z Palsy HD na miodzie. Jeśli tak jak ja lubicie pudry satynowe, to musicie wiedzieć o istnieniu następnego pudru. Ja już o nim kiedyś mówiłam na kanale, chyba w jakimś chat make-upie się pojawił. Jest to puder z Makeup Revolution. To jest ta wersja bezstalkowa i również jakby od razu jest zaznaczone w nazwie, że on się pięknie fotografuje. I naprawdę jest piękny. Jest taki bardzo mięsisty, bardzo wygładzający i taki wręcz mokry na skórze. I na skórze zostawia też właśnie przepiękny, jedwabisty blask. On mi się bardzo kojarzy w swoim wykończeniu i swojej konsystencji i tak samo w tej obietnicy pięknego fotografowania się z pudrem z Fenty. Troszkę zamienimy kolejność, bo tutaj miałam mówić o innym, ale do niego zaraz wrócimy. Właściwie można by je opisać właśnie w ten sam sposób, czyli są to pudry jedwabiste, które ładnie się fotografują, które są takie bardziej mięsiste, ale które na skórze zostawiają niesamowitą satynę. Różnica jest oczywiście w cenie. Revolution kosztuje około 40 zł, natomiast Fenty około 140 zł. Decyzję, po który puder sięgniecie, zostawiam już Wam. To zależy od Waszych preferencji, od Waszej zasobności portfela i od dostępności oczywiście, ale wiedzcie, że one są naprawdę bardzo do siebie podobne i oba bardzo lubię. I tak naprawdę, ponieważ ten z Fenty mi się kojarzył, jak robiłam to zestawienie z pudrem z Anastazji, to mogłabym powiedzieć, że one we trójkę są do siebie bardzo podobne, z tym, że Anastazja już jest najdroższym pudrem. On kosztuje 200 zł za 28 gramów, z tego co kojarzę, 25 gramów, a Fenty ma tutaj chyba właśnie 28, tak, 28 właśnie 140 zł kosztuje, a jakość pudru jest dla mnie bardzo podobna, więc z tego względu nie zawieram, oficjalnie mówię, nie zawieram w tym zestawieniu pudru z Anastazji, bo on jest dobry, ale uważam, że Fenty jest lepszy i tak samo od Anastazji lepszy jest ten z Revolution. Puder, który bezczelnie pominęłam i przeskoczyłam od razu do Fenty, a o którym miałam mówić zaraz, to jest puder z Annabelle Minerals. To jest puder rozświetlający. Taka jest przynajmniej jego nazwa. Ja bym powiedziała, że to jest puder satynowy, ponieważ nie mylcie go z rozświetlaczem. On nie daje efektu rozświetlania jak rozświetlacz, ale daje właśnie tę przepiękną satynę. Ten przepiękny jedwab na twarzy, czyli wygładzenie i piękne odbijanie światła w taki bardzo elegancki sposób. Cena 55 zł, także jeżeli szukaliście czegoś bardziej mineral friendly, powiedzmy, no to właśnie to będzie idealna propozycja dla Was. Kolejna pozycja to jest propozycja dla osób, które lubią, kiedy kosmetyki mają dostępne wkłady. Ponieważ następny puder to jest puder z Colistara, który w oficjalnej, jakby wyjściowej wersji dostępny jest za około 145 zł, ale możemy dokupić do niego też wkład. Czyli nie musimy kupować już całego opakowania, tylko wyciągamy ze środka samo sitko i wkładamy nowy wkład. I ten wkład kosztuje już około 89 zł. Także jest i oszczędność pieniężna, i oszczędność miejsca, bo nie mamy kolejnego opakowania na wyrzucenie. Jest to puder, o którym Wam mówiłam, chyba w dość nieodległych ulubieńcach. To jest puder satynowy, jedwabisty, pięknie wyglądający, bardzo drogo wyglądający na skórze, który ma też bardzo charakterystyczny kolistarowy
surowy, ale ładny zapach. Często po niego sięgam, zwłaszcza, że ten odcień 2 Beige Rosato to jest taki właśnie różowawy beż, który właśnie nie zażółca mi podkładów, tylko bardziej neutralizuje te żółte odcienie. Ostatni puder z kategorii tych satynowych to jest już też bardzo lubiany w środowisku makijażowym Mineral Veil z Hourglass. To jest puder, który jeżeli zostanie nałożony w bardzo dużej ilości, może Wam wręcz zostawić efekt takiej nieświeżej cery i to jest powód, dla którego go na samym początku nie lubiłam. Jak tylko go próbowałam pierwszy raz, chyba mogę powiedzieć, że lata temu, to on mi nie przypadł do gustu. Wręcz miałam wrażenie, że ta cera wygląda na spoconą. Kiedy wróciłam do niego po jakimś czasie, żeby po co się przekonać, okazało się, że on jest fajny, tylko trzeba po prostu go dobrze nałożyć. Nie nakładamy go w bardzo dużej ilości, nie nakładamy go na strefę T, na miejsca, które się mogą bardzo szybko wyświecić i przetłuścić. I na innych obszarach wygląda bardzo ładnie, świeżo. Na środek twarzy wyglądać będzie pięknie, zdrowo, tak bardzo promiennie, ale nadal nie jest to według mnie puder rozświetlający. Jego cena około 209 zł. I czas na ostatnią kategorię na dzisiaj, czyli pudry rozświetlające. I dalej zaznaczam, to są pudry rozświetlające, ale to nie są rozświetlacze. One nie dadzą Wam aż takiego efektu jak rozświetlacz sypki. I mam dla Was takie 4 propozycje. Po pierwsze, jest to pudry, którego dzisiaj nie mam, bo go ostatnio skończyłam. I skończyłam już nie wiem, które opakowanie. I zanim jeszcze zaczęłam kręcić ten film, to sobie zamówiłam zapas. I jest to puder sypki z Bourjois. To jest ten puder sypki ryżowy Java, który ma delikatnie różowy kolor, który ma dość mocne, dość sporo ma tych drobinek w sobie, ale one na skórze wyglądają po prostu jak takie rozpromienienie. Dodatkowo ten różowy kolor mi się bardzo podoba, bo no, większość odcieni podkładów, które są teraz dostępne na rynku, są bardzo żółte. Mam wrażenie, że trochę z tym żółtym odcieniem teraz wszyscy producenci przesadzają i bardzo często właśnie widzę dużo osób, czy na kursach, czy właśnie wiecie, w normalnym życiu, no może nie obecnie, ale widuję właśnie za żółtym podkładem i taki różowy puder bardzo nam pomaga neutralizować ten za żółty odcień podkładu bez potrzeby jakiegoś tam kombinowania z mieszaniem i tak dalej, i tak dalej. Także ten różowy puder z Bourjois, super, rewelacja, pięknie również wygląda pod oczami. Następny puder sypki, który ma podobne właściwości do tego pudru z Bourjois i nawet podobną półkę cenową, bo też kosztuje około 40-50 zł, to jest Max Factor, czyli ten Miracle Veil, o którym Wam już mówiłam nieraz na kanale. Ja go lubię, uwaga, na całą twarz. Pomimo, że jest to puder oświetlający, wiem, że teraz zaprzeczam temu, co mówiłam na samym początku, ale to jest wyjątkowy puder oświetlający, bo on ma niesamowicie mocne właściwości wygładzające. I jakby pośród tego wygładzenia latają sobie takie mikrodrobinki rozświetlające, które nie robią nam jakby całej bazy rozświetlonej i satynowej, tak jak na przykład pudry z poprzedniej kategorii, tylko te drobinki odbijają światło, jakby dodatkowo zwracając uwagę na wygładzenie skóry. Mam nadzieję, że to miało sens, to powiedziałam. Ale tak, wygładza niesamowicie, wygładza mniej więcej na poziomie tego pudru z Estée Lauder, z tym, że on właśnie daje jeszcze dodatkowo takie mikro drobinki. To nie jest brokat, ale są to drobinki, które już właśnie to światło mocno odbijają, także to jest taka fajna mieszanka zarówno matowego pudru, jak i rozświetlenia. No jest wyjątkowy i myślę, że warto go mieć, zwłaszcza jeżeli szukaliście fajnego pudru pod oczy z drogerii. Ale o tym nie teraz. Warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz a propos tego pudru. On nie jest najjaśniejszy. Od razu Wam mówię, jeżeli jesteście ultrablaciochami, to możecie się niestety spotkać z tym, że on Wam podkład przyciemni. To wiem od Was, bo u mnie tego u siebie nie zaobserwowałam, żeby coś takiego się działo, ale wierzę Wam na słowo. Ale jest wyjście z sytuacji, wiecie jakie? Mieszanie go z innymi pudrami. I wtedy macie od niego właściwości wygładzające i rozświetlające, ale kolor możecie sobie już tutaj ustawić jakimś innym pudrem. Także mieszajcie ile wlezie. Około 50 zł zapłacimy również za puder rozświetlający z Inglota. Jest to dokładnie nazwa rozświetlający puder sypki. Ja mam go w odcieniu 43. To jest taki blado-żółty odcień. Powiedziałabym, że to jest bardzo podobny puder z tego Bourjois, o którym mówiłam przed chwilą. Czyli o tej też wersji właśnie rozświetlającej. Różnica między nimi polega głównie na odcieniu, że Bourjois jest różowy, a ten jest delikatnie żółty. Ale efekt na skórze mają bardzo podobny. Także jeżeli szukaliście czegoś podobnego do Bourjois, ale w innym odcieniu, proszę bardzo, z Inglota.
Ostatni puder na dziś, który zarazem jest najdroższym pudrem rozświetlającym i ogólnie najdroższym pudrem ze wszystkich, które Wam dzisiaj chcę pokazać. Czyli może być to tylko ten jeden, jedyny puder La Mer, dosłownie The Powder. To jest puder, który kosztuje 350 zł, wiem, i to jeszcze za 8 gramów, ale czy warto go mieć? Warto. On jest na tyle nieporównywalny do żadnego innego pudru, że ja, która ma całą szufladę pudrów sypkich i co chwilę testuje nowe, no nie powiem, żeby on się mierzył jakimkolwiek innym pudrem. Na czym polega jego fenomen? Na tym, że właśnie jest pudrem rozświetlającym, ale jest niesamowicie delikatny, jest bardzo miałki i lotny na skórze, nie nałożycie go nigdy za dużo, po prostu się nie da. Dodatkowo pięknie odbija światło, wygładza tę skórę, ma wręcz powiedziałabym właściwości nawilżające i jest bardzo łagodny, bardzo łaskawy dla cery suchej, dojrzałej, przesuszonej. Jest piękny, nieporównywalny do żadnego innego puder oświetlający La Mer. Jeżeli możecie sobie na niego pozwolić, no to myślę, że nie będziecie zawiedzeni. I to już wszystko na dzisiaj. To były wszystkie pudry sypki, które chciałam Wam pokazać. Trochę tego było, ale wybrałam według mnie najlepsze, te, które obecnie są dostępne na rynku i te, które testowałam. Bo pamiętajcie, że ja jestem tylko zwykłym człowiekiem i ja nie przetestowałam absolutnie wszystkiego, co jest dostępne, bo się po prostu nie da, ale ze wszystkich, które przetestowałam, a trochę tego było, to te według mnie są naj. Pamiętajcie też proszę, że jeżeli we wcześniejszych filmach mówiłam o jakimś pudrze, a dzisiaj go nie ma, to nie znaczy, że go już nie lubię, że nie polecam, czy nie wiem, kompletnie jest do niczego, tylko po prostu nie jest najlepszy. A o takich pudrach dzisiaj był film. Oczywiście w opisie pod filmem, jak zawsze, będzie pełna lista kosmetyków, o których mówiłam, z podzieleniem na te kategorie i z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tak samo w opisie znajdą się wszystkie informacje na temat mojego makijażu, czy mojej bluzki, powiem, że o to będą pytania. A Wy proszę napiszcie mi w komentarzach, czy macie swoje ulubione pudry sypkie i koniecznie, czy stosujecie metodę łączenia różnych wykończeń pudrów. A jeśli stosujecie tę metodę, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami z tego, jak się Wam to spisuje. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. I nie wiem, czy wiecie, ale na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmiki. No, widzieliście już? Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!